Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik wciąż inwestuje w wymienniki ciepła. O to, jak działają i czemu służą, zapytaliśmy specjalistę w tej branży, inżyniera Dariusza Hrabię, kierownika serwisu ciepłowniczego w Jaworznickiej Spółdzielni. Likwidujemy grupowe stacje wymienników ciepła, a w to miejsce pojawiają się urządzenia autonomiczne, zupełnie przyporządkowane tylko do danej nieruchomości. Takie indywidualne stacje wymienników ciepła. Technologia, w którą już od jakiegoś czasu inwestuje SEM Górnik, niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki niej na przykład lokatorzy z najwyższych pięter mają dostęp do ciepła o tym samym parametrze, co mieszkańcy parteru. Prowadzimy bieżące analizy zużycia ciepła, ile potrzebujemy ciepła do podgrzania, jak wygląda w danej chwili temat centralnego ogrzewania. I dostosowujemy się do tego na bieżąco, czyli reagujemy, zmieniamy tam krzywe grzewcze, podnosimy lub zmniejszamy temperaturę tej ciepłej wody użytkowej, wszystko w zależności od potrzeb. Dużym plusem stosowania wymienników, o którym nie sposób nie wspomnieć, jest też oszczędność. Oszczędzamy najzwyczajniej w świecie pieniążki lokatorów. I tutaj myślę, że takim najbardziej transparentnym przykładem będzie tegoroczne rozliczenie kosztów ciepłej wody użytkowej, ponieważ to już mamy zrobione i udało nam się uzyskać zmniejszenie kosztu podgrzania każdego metra sześciennego wody na poziomie 2,40 zł, co w skali całej spółdzielni dało nam prawie 400 tysięcy złotych oszczędności. Oczywiście to w stosunku do szacowanych kosztów, ale myślę, że tutaj możemy się tym spokojnie pochwalić. Wymienniki ciepła redukują koszty związane z ogrzewaniem czy z użyciem ciepłej wody. Są więc nie tylko ekonomiczne, ale i ekologiczne.